Piotr Sakiewicz, nasz najlepszy specjalista od kredytów, od zdolności kredytowej. Witam cię serdecznie. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, Piotr będzie prelegentem na naszej najbliższej konferencji Marathon Vivn, która odbędzie się 29 maja. To konferencja, gdzie co 30 minut wchodzi prelegent, który inspiruje do działania, który pokazuje, jak działa, jak zarabiać na nieruchomościach, komentuje ten rynek. Będą panele dyskusyjne, a Piotr będzie miał chwilę. Piotr, o czym będziesz mówił na naszej konferencji? Opowiem o obecnych rozwiązaniach i możliwościach, no bo jak wszyscy wiemy, mamy trochę inną rzeczywistość niż dotychczas. Galopująca inflacja, rosnące stopy procentowe, więc do tego na pewno będę chciał się odnieść. Oczywiście w aspekcie flipowania i jaki to ma wpływ na fliperów, na warunki kredytowe, na możliwość ubiegania się o kredyt, bo jak wiemy, banki też trochę zaostrzyły politykę kredytową, ale w dalszym ciągu, słuchajcie, są pewne rozwiązania, są możliwości optymalizacji obecnych zobowiązań. Nie chcę za dużo zdradzać, ale o tym w dużej mierze będę mówił. Piotr, ile kredytów udzieliliście łącznie dla naszej społeczności przez ostatnie 7 lat? Dla samej społeczności VIVN ponad 550 kredytów na flipa, no a łącznie no to już ponad 2000 kredytów na Pięknie, zespół. Pięknie, wspaniale, gratulacje. Powiedz mi, czy dalej można się kredytować? Czy są szanse? Czy ogólnie inwestorzy mogą liczyć jeszcze na kredyty i na banki? No, nie będę mówił nieprawdy. Na pewno jest zdecydowanie trudniej. Tak jak wspomniałem, są wprowadzone pewne restrykcje przez banki. Ta polityka kredytowa jest zaostrzona, jest gorzej liczona zdolność i to poprzez rosnące stopy procentowe, poprzez pewne jakby zalecenia ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, ale to dalej oznacza, że kredyty można brać, klienci, uczestnicy warsztatów biorą te kredyty, flipują, dalej się da, jest trochę trudniej, ale są pewne rozwiązania, o których będę mówił, które pozwalają na to, żeby dalej działać, no bo chyba nie będziemy stać założonymi rękami i nic nie robić. Słuchajcie, konferencja skupia samych specjalistów. Będzie 800 osób, to jest niesamowita liczba osób. Nawet ja wam powiem, że nie spodziewałem się, że po pandemii, podczas wojny, w ogóle w kryzysie uda nam się taką społeczność zebrać w jednym miejscu, ale udało się. No i bardzo się cieszymy z tego powodu, więc widzimy się 28 na networkingu wieczorem o 21, a 29 od 10 mamy wykłady do samego wieczora, inspiracje, kontakty, wiedza. Jeżeli jeszcze nie macie na tej konferencji, to polecam. Piotr, byłeś na poprzednich konferencjach, powiedz mi, co takiego nowy uczestnik może dla siebie wynieść, jeśli chodzi o taką wiedzę specjalistyczną? No, tak jak wspomniałem, zmieniły się trochę czasy, więc trzeba tą wiedzę dostosowywać do obecnych czasów. Mamy trochę inne realia, no można powiedzieć, że żyjemy w trochę innej rzeczywistości obecnie, więc z pewnością warto te informacje aktualizować. No będą nowi prelegenci, to myślę, ty Wojtek doskonale o tym, a nawet lepiej niż ja wiesz. Ewa Liberda, Paweł Preisner, Paweł Albrecht, będzie Fryderyk Karzełek, który będzie nas motywował do działania. Ja będę miał swój wykład właśnie o tym, jak działać w czasach kryzysu, w czasach trudnych, więc mega szeroki konspekt i tematyka. Potwierdzam. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć, cześć.